Kochani moi, na Brodach z Kosmosu wreszcie gwiazda międzynarodowego kalibru, pan Mateusz, który prawie ma milion. Tak, zdecydowanie ja mam milion. Ty masz milion, mm-hmm. Nie kanał, ty masz milion. I będziemy rozmawiać o horrorach. Ludzie chodzą wszędzie, bo jesteśmy, wiecie, gdzie jesteśmy? W Krakowie. Patrzcie, ludzie są, są budynki stare, nowe, piękne. Piękne? Jak poznać Kraków? Dużo ludzi i stare budynki. Stare znaczy, budynki. To jakby pasuje też do Łodzi, pasuje też do praktycznie Berlina, czyli Torunia. Jesteśmy w Berlinie. I będziemy rozmawiać o niedocenianych horrorach, bo to jest taki nasz halloweenowy materialik. Zatem ruszamy. Tak jest. Okej. Zacznijmy pytaniem zasadniczym. Co jest niedocenianym horrorem? Ponieważ na tych listach są dziwaczne rzeczy, więc co ty znalazłeś na listach, co uważasz, że jest idiotyczne nazywać to niedocenianym horrorem? Ja mam przede wszystkim ten problem, że ciężko jest właśnie dookreślić, czym jest niedoceniany horror, bo z jednej strony to może być kult, klasyk i tak dalej, a z drugiej strony, hej, w opinii publicznej to nie jest aż tak mainstreamowe. I na przykład mamy Suspirię, no, Dario Argento z 77. Na wielu listach jest. Która jest na masie list, a to jest jeden z takich absolutnych klasyków, tak, moim zdaniem, więc byłem bardzo zły, że coś, co jest tak pionierskie, no, w swoim podejściu, tak inne i tak specyficzne i bawi się tą grozą w inny sposób, niż taki standardowy, mm-hmm, horror, nie znalazło się jako jeden z najlepiej ocenianych. Tak, tym tak, bardziej, tak, że mieliśmy teraz remake, który swoją drogą jest zupełnie innym filmem, mm-hmm, ale bardzo dobrym, jeżeli nawet nie lepszym. Jest dobrze ocenianym filmem. I oba filmy, mm-hmm, są dobrze oceniane i przez, właśnie, krytykę. I dla fanów horroru powiedzenie, że niedoceniany, nieznany jest Suspiria, to jest dziwne. Z drugiej strony powiedzenie, że dla takiego laickiego fana horroru, że filmem niedocenianym jest 1408, pokój 1408 z Samuelem i Johnem Cusackiem, też to jest dziwne, bo to jest na podstawie Kinga. Było na prawie każdej liście, którą ja przeglądałem i nie chciałbym takich rzeczy umieszczać, bo są dużo lepsze, dużo ciekawsze filmy, ale to naprawdę jest dziwne, co nazwiemy niedocenianym. Wystarczy King, samo nazwisko Kinga i już automatycznie, wiesz, te numerki gdzieś tam skaczą, mm-hmm, nie? Masz Gregerarda, masz, to było chyba Netflixowe tylko, tak, nie? Tak. Masz to, masz teraz to, które jest niesamowicie wręcz, wiesz, eksploatowane wszędzie. Tak. Funko-popy się wylewają z każdego możliwego bardzo miejsca. Ładnie. Bardzo ładne. To fakt, ale... Mgłę miałeś niedawno, Mgłę, która, no, ma znakomite zakończenie i działa. Więc jakby, no, umieszczanie rzeczy Stephena Kinga albo właśnie takich kult klasików, to jest troszeczkę krzywdzące dla tych filmów? Chociaż ja bym jedną rzecz jako niedoceniany horror dał od Kinga, ale moim zdaniem nie było go naprawdę żadnej listy, którą ja widziałem. Jak powiesz Maximum Overdrive. Maximum Overdrive. No, no bo to jest tak głupi film o ciężarówkach, zabójcach. O Emilio Estevezie, który uprawia seks, bo jest bohaterem, bo daje im benzyny. Czy jest jakiś inny powód, żeby uprawiać seks? No on jest bohaterem. To jest tak cudowny film w swoim przerysowaniu i to jest jedyny film, który wyreżyserował Stephen King, który swoją drogą został troszeczkę wykastrowany, ponieważ on był, miał sceny dużo bardziej gore i zabrali mu te sceny. Ale oglądasz ten film jako komedię... No okej, okay, widziałem to chyba ze dwa razy albo trzy razy na DVD kupionym za złoty 50 no, czy coś w tym stylu. Dołączany do jakiegoś Night czy coś w tym stylu. No i tam autentycznie jedna scena gore została, nie? To jak przejeżdża, jak potem, przejeżdża kosiarka, no, i niszczy chłopczyka i tylko kawalątek mózgu widać. I to jest takie... Jednak dobrze, że nie nagrywamy tego w kawiarni dla dzieci. Nie, kawałek mózgu. Kawałek mózgu. No, przejeżdża dziecko. No ale tak, no. Ale to będzie moim zdaniem to ja. Dzień dobry, proszę przychodzić. I teraz... Plusy nagrywania w miejscu publicznym. I od razu można, proszę, będzie po jeszcze jednym piweczku, jak takim. To samo. Tak jest, i to samo. Znaczy ja zdążę na pewno dopić. Patrzcie, takie dobre rzeczy są w Krakowie, Łodzi, Berlinie, gdziekolwiek jesteśmy. Ale nie powiemy wam, gdzie jesteśmy. Czyli jako numer jeden odhaczamy sobie Maximum Overdrive jako taki guilty pleasure. Ja lubię właśnie, okay, niedoceniane jako guilty pleasure, ponieważ bądź co bądź, ja lubię odbierać Maximum Overdrive jako prześmianie wszystkich tropów Kinga przez Kinga. Okay. Bo mamy religijnego maniaka, który, no, umie, mamy fałszywych chrześcijan, którzy się śmieją z religii. Właściwie jest wszystko... No nie, no wszystkie tropy Kinga wszystkie są. Wszystkie tropy Kinga są, reżyserowane przez Kinga. Tylko nie dzieje się chyba w Maine. A, bardzo możliwe, bardzo możliwe. Także bingo nie jest kompletne, no, ale mimo wszystko, dobra. Wszystkie, jeżeli podejdziemy do tego ja jako pierdołę, taką głupotkę, i guilty pleasure częściowo, no to jasne. I zakończenie jest niezwykle idiotyczne, jak u Kinga. Mój pies właśnie uderzył w stół. Dobra, ale to teraz podaj swój pierwszy... Mój pierwszy, One Hour Photo.
pełni się zgadzam. Kocham ten film. Ja nie mam pojęcia, jakim cudem ten film nie ma rozgłosu. Mamy Robina Williamsa, który w ogóle, zaczynając od tego, że przefarbował sobie włosy na blond, co już jest creepy, Robin Williams przez to, że jest mimem smutnym, był mimem smutnym, to jak najbardziej tutaj działa i on tutaj jest creepem. I to jest jedna z tych rzeczy, które się troszeczkę przedawniły, bo film opowiada o gościu, który wywołuje zdjęcia. I jak tak sobie człowiek pomyśli, jak niesamowicie awkward to było, nie? No. Dajesz ludziom swoje klisze, na których jest tak twoje wspomnienia i oni mają do tego wgląd, no bo jakby wywoływanie, cały proces polegał na tym, że jednak gapisz się na to. I tutaj mamy bardzo creepy Stephena Kinga, Robina Williamsa, który troszeczkę za bardzo idealizuje pewną rodzinę i koniec końców dochodzi do takiego... Katarzys, tak, ale, powiedzmy, nie spojlujmy za ale dużo. Całość jest takim... no nie wiem, festiwalem niepokoju. I festiwalem smutku. Dla mnie to jest bardzo depresyjny film, bo Robin rozprzedaje tym, jakim smutnym... To nie jest taki film o creepie takim typowym, który ślini się i tam masturbuje do rodziny. Nie. To jest o człowieku samotnym, któremu czegoś brakuje, który szuka rodziny. Tak. I to jest dla mnie świetne studium psychologiczne faceta, który po prostu chce być częścią czegoś i chce chronić tą rodzinę. To też jest piękne. Ja uwielbiam ten film i właśnie niestety bardzo niedoceniany jest Robin w ogóle, poważny niestety. Cześć. To jest w ogóle... Patrzcie, to są artyści przyszli. Wystawcy i artyści, patrzcie. Bo my nagrywamy właśnie sobie. A to sorry. Nie, spoko. Nagrywamy sobie o horrorkach. Myślałem, że będzie szybka promocja. Kupujcie. Ten człowiek, właśnie, chodź tutaj, pokaż się. Pokaż mordę bardziej. Ten człowiek wydał nam komiks roku. Ten człowiek. A teraz wydałem komiks przyszłego roku. Pokaż twarz swoją, widzisz tu? O. Ale wracając do One Hour Photo, to jest troszeczkę taki Robin Williams, jaki był pod tą fasadą śmieszności. I tego trochę się najbardziej boję, bo jeżeli weźmiemy sobie jeszcze ten wzgląd, co się stało z Robinem Williamsem, jedna z najbardziej uderzających mnie śmierci w ogóle w Hollywood, to się robi jeszcze bardziej niepokojące i ten film chyba się zestarzał lepiej przez to. Tak, bo oglądasz go przez ten pryzmat. On ma drugi film, który jest troszeczkę gorszy, gdzie on jest osobą, która zajmuje się produkowaniem filmów na podstawie wspomnień tego, co widział człowiek przez całe życie. I to jest też podobne, bo to jest człowiek, który dba o innych, nie dbając o siebie troszeczkę i widział tam coś strasznego. Robin Williams ogólnie widać, że te dramatyczne projekty jego to były o osobach samotnych, o osobach niedopasowanych, osobach, które przyjmowały jakąś maskę, a tak naprawdę w środku były cierpiące w cholerę. Dziękujemy bardzo. Ja będę musiał przyspieszyć. Ale dobrze, rzeczywiście, Robina Williamsa trzeba oglądać wszystko, nawet te gorsze filmy. Chociaż ja przyznam się szczerze, od kiedy Robin umarł, nie byłem w stanie obejrzeć żadnego jego filmu, aż obejrzałem sobie Aladdina, bo nie ma jego twarzy. Nie mogę nic jego oglądać, bo się rozklejam. Ja też mam tak. I po prostu... Wiesz, jakby tutaj totalnie działa ten mechanizm, im człowiek starszy, tym bardziej się robi wrażliwy. Może tak. I tak jak po Loganie przez 5 minut łukałem, wychodząc z kina, tak, jak widzę Robina Williamsa nawet w Buntowniku. O rany! No. Ostatnio odświeżałem i... Ciężko. Nawet te komediowe rzeczy. Już nie mówię o tym, że odpuszczam sobie te złe komediowe, żeby nie psuć sobie. W głowie będzie tylko idealny Robin. Dobra, no to ty masz One Hour Photo. Ja mój pierwszy podam, sobie patrzę na listę. Ja podam film, który nie do końca jest horrorem, ale ja go bardzo cenię jako chyba jeden z jedynych filmów o wampirach, który lubię. Okay. Daybreakers. Ethanem Hawkiem, samym Neilem jako złoczyńcą. Sam Neil jako złoczyńca dla mnie to jest idealna postać, który dobrze się bawi tropem, co by się stało, gdyby wampiry przejęły władzę nad światem. Teoretycznie mamy tam znakomitego Willema Dafoe, bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową i to jest takie troszeczkę Matrix dla wampirów. Trochę tak. I ja w ogóle, kino z wampirami ma problemy. Ostatnio ma je trochę większe, bo troszeczkę poszli w zapomnienie. Oczywiście wiadomo dlaczego. Poszło w inną grupkę teraz. Poszło trochę w inną i stało się bardziej teen dramą. Tak. Ale były takie rzeczy jak właśnie 30 dni mroku i Daybreakers, o których mówisz. Wow. Można zrobić porządne, trochę edgy. Trochę edgy, ale nic nie jest o wampirach tak edgy jak Blade. Oczywiście. Otwierająca scena, rejwy i... Piękne, wszyscy cali we krwi. No, uwielbiam tę scenę, w ogóle robiłem sobie Sylwester z Blade'em. Nie ma jak dobre techno. Jest świetne. No tak, to jest techno, które się nie zestarzało. Ale Daybreakers,
Jak najbardziej się zgodzę. Chociaż, tak, to nie jest klasyczny horror, to nie jest film, który cię będzie straszył, ale to jest film, który się bawi konwencjami, który bawi się samą ideą, co by było, gdyby rządzili nami, rządziły wampiry, co też było w Blade'zie dwójce, a to jest zrobione lepiej, to społeczeństwo. Dużo, dużo fajnych rozwiązań, jak na przykład jak rozwiązano problem życia w ciągu dnia, prawda? Budynki i tak dalej, wampiry, które są w garniakach, a nie tylko wampiry, wiecie, goci, mają pomalowane paznokcie i to jest fajne, że to są biznesmeni, którzy zajmują się tym zawodowo, a nie pierdolą się jak jakieś takie... To jest troszeczkę jak Vampir Mascarada, system RPGowy, z tego względu, że jakby ukrywamy tych wampirów, ale ukrywamy ich z klasą i nie robimy tego tak właśnie na zasadzie weźmy pierwszą, lepszą subkulturę, która najbardziej kojarzy się z mrokiem i niech oni noszą lateks i skóry i to jest wszystko. Jakby wampir od zawsze, od czasów Lugosiego, nosił się zbyt arystokratycznie. Tak, właśnie. Więc w dzisiejszych czasach nie nosimy miliorda. Nie jesteśmy Johnem Deppem. Nie jesteśmy Johnem Deppem, czyli właściwie piratem z Karaibów, w życiu prywatnym nawet. Po prostu ubieramy się szykownie. Tak. A to, że garnitur jest teraz szykowny, no to wystarczy. Plus ten film ma ten taki malutki, nazwijmy to metakontekst, czyli tego, że wampiry to są osoby z Wall Street i to jest ta klasa wyższa, która rządzi światem teoretycznie amerykańskim. Nawet nie do końca, to jest po prostu, że 1% ma pełną kontrolę i sobie wypija krew z tych naszych biednych, zwykłych ludzi, szaraczków, którzy zarabiają 1000 zł miesięcznie. To nie jest zrobione ci w twarz na zasadzie ha, 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 bo to wciąż jest film po prostu znakomicie rozrywkowy. Mhm. Ale ma ten dodatkowy kontekst i on się bardzo też fajnie dla mnie zestarza. To fakt. Twój drugi film, słuchaj. Ja mam koreański film, który jest o Japończyku. Jest dostępny, rasizm. Jest dostępny na Netflixie, jeżeli się nie mylę. I ja go umieściłem z tego względu, że... A nazywa się... Lament. Ja widzę Lament. To, ale oni nie Lament. Widzą. Naprawdę nie powiedziałem? Nie. Z dziury w głowie. No, ale w każdym razie historia jest z pozoru dość prosta. No bo jest pan policjant, który trafia do miasta, gdzie powolutku zaczyna się rozszerzać jakaś bliżej niezrozumiała choroba. Mhm. I to by było jeszcze, wiesz, na takim podstawowym poziomie, każda historia o policjancie kontra zombie, nie? Ale z drugiej strony nagle pojawiają się rzeczy absolutnie klasyczne dla azjatyckiego kina grozy. To znaczy musi być taki niepokój, że widza mrozi i nie do końca wie, co ogląda. Wyobraź sobie scenę, w której nagi facet zaczyna jeść jelenia. No i weź to wytłumacz komuś, nie? I od tego zaczyna się po prostu kanonada najdziwniejszych smacznego, kanonada najdziwniejszych rzeczy. I całość jest, ja mam w ogóle takie podejście do azjatyckiego kina grozy, że ono mnie przeraża na innej płaszczyźnie. Oni potrafią tworzyć klimat, nie bawią się jakimiś jumpscarami, nawet jeżeli one się pojawiają, tak. To mimo wszystko cała atmosfera i jeszcze perspektywa kulturowa. Mhm. Bo jakby my jesteśmy mocno zdystansowani od tego elementu całej Azji. Jasne, możemy się interesować Azją, możemy się interesować, ale nigdy nie będziemy czuli tego ich podejścia do całości. I co innego nas przestrasza niż dokładnie niż tak. Więc ta inność ich nawet komponowania kadrów potrafi u nas wywołać te ciarki. Mhm. Więc jakby tutaj niewiele chcę zdradzać. Dostępność ja nie jest, widziałem, więc ufam ci. Dostępność jest jakby całkiem sensowna, jeżeli jest Netflix, a wierzę, że ludzie w Polsce Netflixa posiadają. Także zostaje mi tylko polecić. Fajne przed Halloween. Tylko takie cięższe. Poważniejsze. Poważniejsze niż na przykład Evil Dead 2. Kurczę, to ja chciałem powiedzieć, że ja nie mam żadnego poważnego poza jednym filmu na mojej liście, bo ja teraz kolejny mam. Dog Soldiers, zapomniany w cholerę, na mojej liście go nie ma, a ja jako osoba, która się, ja się boję wilkołaków, bo jako dzieciak mogło być moje drugie zderzenie z komiksem. Czytałem Kaczora Donalda i poprosiłem moją mamę o kupienie mi komiksu, przypadkiem, gdzie była pokazana przemiana człowieka w wilkołaka, kadr po kadrze. Tylko ja o tym nie wiedziałem, w sensie nie zobaczyłem środka. Bałem się tego tak bardzo, że gdy tylko widziałem okładkę, to mi się na przykład śniły wilkołaki przez kilka miesięcy. Okej. Bo byłem zdecydowanie za mały. Trzylatka, zabójczy żart. Nie polecam. No właśnie, więc to ci rjebanie. Ja się mega boję wilkołaków i na tym filmie byłem w kinie, ostatni seans, 22:30 bodajże. Wracaliśmy potem do innego miasta, wracając panikowaliśmy, a film jest o bardzo ładnie uspółcześnione wilkołaki kontra armia brytyjska bodajże, bo to jest szkocka. Tak. I on jest cudownie się
bawi konwencją, jest bardzo gore, jest bardzo gore. Mnóstwo efektów praktycznych, jest wielkołak. To jest jedyny film, w którym widziałem, żeby komuś sklejali brzuch super głowy. Tak, Jezus Mary. Ten film się, on, to jest bezpretensjonalna rozrywka, która jest esencją gore, kina wojennego troszeczkę i całkiem niezłej komedii, bo jest kilka żartów, że po prostu się śmiejesz. Ja, przez 10 lat była zapowiadany sequel, nie z końcu nie powstał. Mm. To jest film z 2002 roku, ja wciąż na niego czekam i jeżeli chcecie znaleźć dobry film o wilkołakach niedoceniany, no to wiadomo, mamy American Werewolf, London i tak dalej, ale poza tym jest kiepskawo, a to jest... Ja mam w ogóle jedno skojarzenie z tym filmem i to jest ciemność. Ten film jest strasznie ciemny, jest okropnie ciemny, a... Ale nie, w tym, nie tak jak Zack Snyder, tylko... No, jest ciemny, w sensie bawi się czernią, tak, ale ja mam jeszcze jedno skojarzenie, to znaczy to jest dla mnie era VHS-ów. I pamiętam, jak wypożyczyłem ten film, bo w sumie miałem takie podejście, że wchodzę do wypożyczalni kaset i nie, bardziej już na zasadzie jest coś nowego, bo większość rzeczy obejrzałem, zresztą moi rodzice też prowadzili wypożyczalnię kaset, okay. Więc ja mam taki tarantinowy element w swoim życiorysie i w którymś momencie to po prostu sobie wypożyczyłem, bo pamiętałem plakat, a okładka kasety była taka sama jak plakat. Plakat bardzo i pamiętam, że po tym, jak już wyczyściłem głowicę w magnetowidzie, bo oczywiście to trzeba było robić co film, jak już się miało stary magnetowid, to byłem naprawdę w szoku. Wypożyczyłem to i Blair Witch Project 2 Book of Shadows. Jezus, i na Book of Shadows zepsuł mi się magnetowid, więc jakby się... to wiele tłumaczy. No. Nie, to jest naprawdę bardzo dobry film. Genialnie zrealizowany. A co jest najśmieszniejsze? Wiesz, kto jest reżyserem? Reżyserem jest ziomek, który wyreżyserował 17 lat później Hellboya. To jest ten sam reżyser. Okej, okay, naprawdę? Jest taki, tak jest. Ale to tłumaczy praktyczność efektów. Znaczy praktyczność w Hellboyu. Dlatego, między innymi dlatego, nie potrafię nienawidzić Hellboya. Bo tam jest za dużo dobra, mimo tego ten film nie umie nic zrobić dobrze. Ale to jest znakomity reżyser. Plus jeszcze jedna historia, jak wróciliśmy do domu. Znaczy, po pierwsze, jakaś gałąź spadła na nas jadąc autem, więc ja byłem tak zesrany już byłem, a potem wróciłem do domu trzypoziomowego. Ja miałem swój pokój przy lesie. Świetnie. W domu przy cmentarzu i nie poszedłem spać do swojego pokoju na samym Skąd ty pochodzisz? A takie tam horrorowe klimaty. Arkham. Poszedłem na pierwsze piętro, zapaliłem wszędzie światło, włączyłem telewizor i zasnąłem przy tym wszystkim, w sensie, bo nie byłem w stanie, gdy tylko zamykałem oczy. Dużo bodźców. Wszystkie wilkołaki mnie atakowały, ale byłem się dumny, że obejrzałem w nocy film o wilkołakach mimo mojego lęku, ale ten film wciąż te efekty praktycznie działają, bo nie robisz tak CG, tylko widzisz kły, które cię potrafią zaatakować. Ale one też fajnie są maskowane właśnie przez te czerny, więc jakby to nie jest zrobione na zasadzie, wow, zrobimy wszystko tak ciemno, żeby nic nie było widać, tylko będziemy tą czernią operowali tak, żeby zamaskować ewentualne rzeczy, które mogłyby nie zadziałać, a tutaj w efekcie końcowym działają. Tak, to jest znakomity film. A skoro o efektach praktycznych, mam task. Okej, to jest bardzo dziwny wybór. W ogóle dla mnie to jest dziwny film, jasne, to się tam wpisuje w tę całą część Kevina Smithową i jego podcastową wyobraźnię dla stonerów. Tak. No, trochę tak jest. To jest mocno stonerowy film. To jest stonerowy film. No i jakby sam zamysł fabularny to jest autentycznie po prostu... Ej, stary! No, A co gdyby? Podcaster jedzie przeprowadzić wywiad z typem, który niesamowicie... lubi... Jak jest walrus po polsku? Morsy. Kocha morsy ponad... Za bardzo kocha morsy, tak ja, powiedzmy. Ja po tym filmie się mogę ich bać. Ale ja no wiem, morsy to są... Znaczy, powinieneś się bać morsy. No. I strach nie wynika z samego pomysłu. Ja zastanawiam się, tam jest strach, bo ja się tego filmu w ogóle nie bałem. Widzisz, ja właśnie mam coś takiego, że do momentu kulminacyjnego, czy ja mogę to zaspoilerować? W sumie nie chcę. Wszyscy chyba wiedzą, ale okej, nie spoiluj. Okej, no generalnie jest sytuacja. Źle się dzieje z tym dziennikarzem. Tak bardzo powiedzmy. Źle się dzieje. I sama atmosfera tego zaszczucia i patosu, nie wiem, tragedii, sytuacji, że on nic nie może zrobić, mnie jakoś tak wewnętrznie ścisnęła, że ja naprawdę nie wiedziałem, co zrobić. To jest bardzo ciekawe, bo dla mnie to jest dobry pomysł. No pomysł jest jak najbardziej absurdalny, ale... ma dobrą godzinę za dużo materiału. W sensie, gdyby on miał pół godziny, gdyby był odcinkiem Strefy Zmroku, bym się bawił jak głupi. Jeżeli by to była etiutka, to tak, jasne. Ale tutaj ja nie miałem jakichś dłużyzn, bo cały czas miałem wrażenie, że zaraz coś musi się wydarzyć i ten film troszeczkę dobrze operuje tym, co się za chwilę będzie wydarzało. Trzyma cię trochę za gardło. Plus jest Johnny Depp, nie najgorszy.
Tak. To jest wyjątek. Johnny Depp dobry po 2010. I zacznijmy od tego, że Johnny Depp nie grający tej samej roli, roli po raz 28. Więc no jak najbardziej tutaj... Właśnie, ja nie wiem, czy chcę to polecić. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest mój bardzo subiektywny wybór. Tak. I on zadziałał na mnie akurat. I jestem prawie pewien, że 90% osób stwierdzi... Task jest dziwny. Task jest dziwny. Znaczy, sam pomysł jest genialny. Ale Kevin Smith też... Jakkolwiek to brzmi, Kevin Smith nie jest aż tak dobrym reżyserem. On nie scenarzystą też nie. Tak. On nie udźwignął, on ma tutaj znakomite sceny, ale całość filmu... Zapamiętasz kilka rzeczy, moim zdaniem. Plus to jest genialna rzecz, że on ma te znajomości, więc aktorzy, którzy grają, ten koleś, który gra, nie znam, pamiętam nazwiska, ale tego miłośnika, po prostu jest straszny jako facet. Tak. On po prostu sprzedaje każdą scenę, gdzie kamera jest na nim, to jest on coś opowiada. Jak z Joaquinem Phoenixem, nie? No. Patrzysz na gościa i wiesz, że coś jest niepokojącego z nim. Tak, i tyle. I dzięki temu może ten film dużo lepiej działa. Ale to jest bardzo dziwny wybór. Zastanawiam się, czy ja w tę stronę coś mam na mojej liście, ale mam chyba coś takiego, bo o dziwo powiem o filmie Fright Night, ale oryginalnym Fright Night, przepraszam, żebym się kulona. Jak tylko powiedziałeś Fright Night, to mam okładkę przed oczami. Okładeczkę, tak. Fright Night oryginalny z 1985, nie to co było z Colinem Farrellem, który jest filmem, reżyser się nazywa Tom Holland, jak dobrze pamiętam? Tom Holland, tak samo jak ten nasz Tom Holland, ale to jest ziomek, który specjalizuje się moim zdaniem w robieniu filmów over the top, bardzo kampowych, tylko że on nie wiedział, że on robi kampowe filmy, bo to był lat 80. Ale to wtedy wychodzi najlepiej. Kiedy chcesz, żeby coś nie było kampowe, tak? I to wychodzi przy okazji. On uważał siebie za artystę i są wywiady z nim. Kulon! I możliwe dlatego ja tak ten film lubię, ponieważ tak bardzo jest nieudany w tym, że nie jest kampowy. On ma tak przerysowane sceny wampirów, które ślinią się, że kogoś zjedzą i mają teksty. Jedną rzecz, która popkultura zjadła już i wypluła, jest taki tekstik chyba wampirzycy, ale nie jestem przekonany, czyli dziewczyny, która się przemieniła w wampira, która mówi dinner's in the oven z zębami, ze wszystkim. Tysiąc razy to już było w różnych innych kontekstach wrzucane. I ten film po prostu jest tak głupi, że nie da się go nie kochać. I ja właśnie chyba uważam, że tego typu filmy trzeba do nich wracać, bo chyba nie zawsze trzeba się bać. Nie, oczywiście, że nie. Ja na tym filmie nie bałem się ani przez sekundę. Jeżeli się baliście, okej. Ale czego? W ogóle dla mnie definicja horroru jest taka, że... Bardzo szeroka jest. Znaczy oczywiście, ale jakby ja mam takie podejście, że to jest mój ulubiony gatunek filmów z tego względu, że jeżeli to będzie kiepskie albo nie będzie mnie przerażało, to ja się pośmieję. To jest prawda. Jeżeli to będzie faktycznie straszne, to będę czuł niepokój. Jeżeli faktycznie będzie jakaś tam, wiesz, scena, która na dłuższy czas wryje mi się w głowę, no to jasne. No. Wtedy jest groza. Ale horror potrafi na tyle bawić się całą konwencją, że koniec końców możemy skończyć z bardzo fajną komedyjką, nie? No i właśnie... I over the top. Tak. Ja przepraszam, że wrzucę drugi z rzędu tytuł, ale od razu mam na liście idealnie pasujący. Tucker and Dave vs. Evil, czyli po polsku porąbani. Parodia filmów typu Wrong Turn i tak dalej. Tych wszystkich, gdzie ludzie wjeżdżają redneck, do lasu. Tak. Do lasu, a tam redneki... Przepraszam, zanim wjadą do lasu, jest zły pan na stacji benzynowej. Który ostrzega. I oni wszyscy myślą, że to jest ten zły koleś, ale on był tym drogowskazem na zasadzie, nie, naprawdę nie zakręcaj tutaj. Nie zakręcaj tutaj, tak. No, a potem... Zaczyna się. No, incest, mutant, bow wielding. Tak, więc to jest komedia tak naprawdę, chociaż jest gore, jest horrorowa, ale dla wszystkich, którzy lubią Wrong Turn, mechaniczną, teksańską masakrę, wszystkie te filmy, które tam, gdzie, albo nawet jeszcze tam, gdzie ktoś jakaś się zaczyna, Cabin Fever, wszystko, nawet co się dzieje w lasku. Hills, tak, wszystko, gdzie mamy niedopasowanych społecznie, ludzi, którzy przypadkiem zabijają innych ludzi. Z jakiegoś powodu są z chowu wsobnego. Tak, a tutaj mamy jedną z esencji tego, znaczy to, co sprawia ten film jest dla mnie fajny, to nie tylko to, że on nie próbuje zrobić za dużo, on po prostu jest dobrą komedią, ale ma genialnego Alana Tudyka w roli jednego z tych hillbilly, czyli Alan Tudyk, czyli facet, który po pierwsze podkłada głosy wszędzie, cudowny Mr. Negative, nie jest Mr. Negative, w serialu Doom Patrol,
Czy on się jakoś jeszcze inaczej nazywa? Inaczej się nazywa, ale wiecie, ten ziomek, no. To jest facet, który jest talentem nieokiełznanym i tutaj ten film się opiera chyba głównie na tym, że dobrze sprzedajemy aktorsko to, że daliśmy ludzi kompletnie niepasujących na hillbilly, grających hillbillies. A to tak jak Hard Ticket to Hawaii, gdzie masz... A, widzisz, nie znam, popatrz, Hard Ticket to Hawaii. To jest kino chyba lat 80. i tam są aktorzy z Mody na sukces. O kurwa. I tam jest cudowna scena, jak... rzucają frisbee, do którego... Co, frisbee odcina komuś głowę? Nie odcina głowy. Ma na sobie przyczepione żyletki i jak rzucają, to gość ewidentnie łapie się za to frisbee, żeby nie odpadło, ale tam kona przez kilka minut. A, okej, okay. Tę scenę widziałem, ale no, nie widziałem filmu. To jest Hard Ticket to Hawaii. Czy potem tam się strzelają, jadąc na takich autkach? Chyba tak. No, to te sceny widziałem, a nie znałem tytułu filmu. To no, pokazuje siłę dobrego, memicznego filmu. To teraz ty, bo ja już tak... dobra. Bo ja naprawdę wyskoczę wszystkie filmy. To ja tutaj podchodzę ze swoją... To jest guilty pleasure. Ja się nie zgadzam tu. Ja się tu w ogóle nie zgadzam. Hej. To jest moje guilty pleasure z tego względu, że ja uwielbiam antologię. Okej. Okay, uwielbiam, ale... w każdy możliwy sposób. Uwielbiam Gęsią skórkę, nawet jako całość, jako antologię. Uwielbiam Czy boisz nową się ciemności. Nową wersję Gęsią skórki 2015. Nie, nie widziałem tego. No, ja się boję to obejrzeć. I słusznie. Ale teraz... I sequel 2018. To miało sequel? Tak. To bardzo kiepsko, ale jeśli chodzi o... Nawet jest teraz na Netflixie Creeped Out, 2 sezony i obejrzałem to ciągiem. No. Mimo tego, że większość pomysłów jest super infantylnych, super głupio dostarczonych i w ogóle, ale mimo wszystko lubię. I wiem, do czego ty przejdziesz, więc jakby tutaj za chwilę ci zrobię segwaya, ale VHS. Wiem, że są 3 części. Są 3 części. Ja... Trzecia, jak chyba najmniej, ale pierwsza... uderzyła mnie z tego względu, że znajomy kiedyś do mnie przyszedł i hej, no klasycznie obejrzymy sobie horror. No i tak przeglądamy co jest i w końcu trafiliśmy na tego VHS. No. Ja mam jakąś taką dziwną nostalgię do lat VHS-owych, więc pomyślałem, wow, no to na pewno będzie, wiesz, no masz 7 dni zanim umrzesz, czy coś tak, w stylu, tak, nie? Tak, tak, tak. Ale okazuje się, że nie. Klamra kompozycyjna jest taka, że goście włamują się do domu i jest masa kaset. Więc jakby Mekka dla mnie. No. Mówię o części włamywania, tak, nie tak, o VHS-ach, tak, oczywiście. No, ale koniec końców okazuje się, że na każdej z kaset znajduje się osobna historia i tylko brakuje, żeby pomiędzy nimi ktoś brał, wiesz, trochę saletry i sypał w ognisko i tak, mówił, tak, teraz opowiem ci tak historię jest, tak o kobiecie, jest. Demonie w motelu. No, no, to jest bardzo znany motyw. I prawda jest taka, że to nie jest dobry film. Dziękuję, że przynajmniej to mówisz, nie, ja nie muszę tego powiedzieć. Jasne, że to nie jest dobry film, ale jakby w kontekście antologicznym on mi fajnie zagrał przez to, że ma klamrę kompozycyjną. Bo okay, większość antologii to jest po prostu, o wow, teraz mamy wieczór Halloween, więc pewna niania będzie coś tam robiła, a na koniec te nianie coś zje. No i tutaj jakoś mi się to spodobało, do tego stopnia, że czekałem na 2. O 3 dowiedziałem się przy okazji, obejrzałem i 3 zapomniałem. Okay, ale 2 można sobie odpuścić, 1 można zobaczyć. To nie jest bardzo angażujące kino, w żaden sposób nie jest angażujące, ale jeżeli szukacie pomysłu, nie wiem, na sesję RPG... Ma do... bardzo ładny plakat. Jeżeli, ja nie lubię tego filmu super. W ogóle. Plakat to jest jedna rzecz, którą ja będę bronił w tym filmie, ale jeśli chodzi o antologię, ja jestem trochę może, nie wiem czy bardziej wybredny. Ja lubię, żeby antologia się bardzo ładnie spinała i żeby była, żeby miała dobre efekty i żeby to było bezpretensjonalne jak już. I dla mnie VHS, ja wolę zdecydowanie moją antologię, którą ja zaproponowałem, Trick and Treat, tam nie ma or, tylko jest tam R czy jakoś tak. U nas po polsku to jest Upiorna Noc Halloween. Naprawdę? Tak, tak mówi IMDb. Trick or Treat, które jest tego samego ziomka, który zrobił kilka lat później Krampusa. To jest to z tym chłopczykiem. Chłopczykiem z dynią na głowie. Mój pies właśnie wyjada zupę z miski jakiejś, co teraz widzimy i się śmiejemy z tego. Smacznego, kulon, ja w sumie wspieram cię. Właśnie zastanawiałem się, czy śmiejesz się z chłopczyka, czy śmiejesz się z czegoś innego. Ale to przecudowne, kulon. Chodź tu. Powinna być druga kamera, to GoPro na psie. Tak, to jest kulon właśnie zjadł, tutaj widzicie ten łepek. Ale Trick or Treat ma kilka plusów. Po pierwsze, bawi się prawie każdym halloweenowym elementem, czyli przebieranie się, trick or treating, strachy na te wszystkie wilkoły. W sensie każdy element, który związany z Halloween, jest w tym filmie pokazany jako coś strasznego, coś, co cię zjada, coś, co cię zabija. A to jest bardzo rzadkie, bo większość filmów halloweenowych nie potrafi tym grać kompletnie. W sensie cała seria filmów Halloween...
A to też miała być przecież antologia. Tak, żeby nie było. Halloween 3 Season of the Witch jest bardzo dobrą antologią. Bez dwóch zdań. Mm-hmm. Jest bardzo dobrą. No, dobrze. Jest dobrą antologią. Okay. No to na to się zgodzę. Okay, no. Ale tak, no jakby filmy halloweenowe mają sporo problemów. Straszny problem. Nikomu się nie chce robić filmu o samym Halloween. Ale nie powiesz mi, że Trick or Treat ma dobre efekty specjalne. W momencie, w którym wchodzą w CG, nie są dobre. W momencie, w którym są praktyczne no i kiedy dodajemy komuś zęby i tak dalej, są bardzo ładne. No aczkolwiek mamy też rzecz, którą ja uwielbiam, czyli zaciąganie mężczyzn lub kobiet na seks i zjadanie ich. Też tam jest pokazane i to jest takie przesłodkie. To ja spoilowałem. Widzę, że masz problemy z... Bardzo lubisz wampiry? Nie lubię wampirów, wypraszam sobie. Okej. Okay. Boisz się wilkołaków? Boję się wilkołaków, o Jezu, jak się boję wilkołaków. I masz coś z sukubami. Co są sukuby? No w sensie te baby, co wabią mężczyzn. Inkub to facet, który wabi baby. Ja jestem prosty wabi człowiek. Baby. Wabi baby. Wabi baba. Bo oczywiście, ej, to jest dobre określenie na mężczyznę. Tak. Kasanowa polski to jest wabi baba. Wabi babkiem jestem. Dobrze, bo oczywiście, że mam coś z sukubami. Oglądałem 12 prac Asterixa, gdzie Obelix poleciał do jakiejś wyspy, gdzie kobiety przeciągnęły. Myślałem, że 13 duchów, żeby było chociaż w filmie. A wiesz, że chciałem to umieścić? 13 duchów masz designy. Sobie. W sensie design jest ładny i ja uwielbiam kolesia, uwielbiam Munka. I on jest taki słodki w tym filmie. Ja myślałem, że Kudłatego, bo to wygląda jak takie, wiesz, jeżeli by dać Snyderowi Scooby-Doo, tylko tam psa nie ma. No, ale to po prostu, to jest tak bardzo głupi, nieporadny filmik, dlatego go lubię, że jest nieporadny. No. Ale dobrze, czyli mamy Trick or Treat, mamy VHS, słucham, ja tu pozamykam. I ja teraz przechodzę po raz kolejny do Netflixowego świata. Nie, Netflixowy świat i rzecz, którą wybrałem sobie siedząc gdzieś w nocy, tak, o... Wiesz, jakby częścią... częścią posiadania Netflixa i jednym z najfajniejszych elementów jest wybieranie filmu. To jest na tej zasadzie, że o, to widziałem, o, to kiedyś sobie zobaczę, to nie, to nie, to nie. I w końcu nagle trafiłem na coś, co było podpisane jako dziwak po polsku. Tak. Creep. I pomyślałem, o jeny. Jakim cudem gość, który reżyseruje ten film, ma grać główną rolę, to nigdy nie działa, nie było pieniędzy. No. I odpaliłem. I na początku faktycznie ten takie sceptyczne podejście było mocno odczuwalne, bo myślałem, oho, dobra, koleś podjął się jakiejś roboty, będzie nagrywał jakiegoś typa. Tak. I nagle zaczyna się napędzać spirala dziwności. Bo historia jest taka, że koleś mający raka prosi freelancera, żeby nagrał jego ostatnie dni życia, bo jego żona jest w ciąży. Tak. I z każdym krokiem dowiadujemy się, że coraz mniej było w tym prawdy, coraz więcej dziwnych sytuacji i nawet coś, co można by nazwać, mówiąc nową mową, cringe'owym, w tym kontekście robi się niepokojące. I tak oglądałem to i pomyślałem, wow, co ja bym zrobił w sytuacji tego kolesia z kamerą. No. I z każdym krokiem faktycznie było coraz dziwniej i bardzo fajnie się to oglądało. Oczywiście zawiązanie akcji i ostatnie kilka minut filmu mógłbym wywalić, bo troszeczkę było over the top, ale w nie ten fajny sposób. Z tym, że cały zamysł, realizacja, o dziwo, też super, bo dzieją się tam rzeczy, przy których nikt z nas nie czułby się swojo. Zaczynając od nagiego kolesia w wannie. Tak, oczywiście. Ja muszę przyznać, że ja tego filmu nie widziałem, widziałem zdjęcia z tego filmu i te zdjęcia były bardzo właśnie niepokojące. No. Zobaczyłem to i pomyślałem sobie, o, przeczytałem opis, mówię, opis nie pasuje mi do zdjęć, tak. Okej. I to jest u mnie było na liście do obejrzenia, tylko że moja lista do obejrzenia jest z reguły taka, jasne, że ją rozwijam, jest 1000, ale właśnie miałem zaznaczone interesting i to jest właśnie... Ten wydaje film się, ma sequel. To sprzedać. Tak? Ten film ma sequel, który troszeczkę zaczyna się bawić już konwencją na tej zasadzie, że o wow, ty jesteś dziwnym kolesiem, ale ja cię rozumiem. Nie? Na takiej zasadzie, że tak jak to jest historia z autopsji, jeżeli umrę, to możesz wziąć moje ciało i będzie stało u ciebie jako manekin. Dziwna propozycja z mojego życia. No. W każdym razie... Po co komu ciało? Nie wiem, jeżeli dobrze zakonserwujesz, to masz manekina. Ale to sprzedać, to ja rozumiem sprzedać, ale ja jestem kapitalistą, tu widać. Okay, jestem lewicowym kapitalistą, sprzedać każdy organ i tak dalej, a te pieniądze na dzieci. No, lewicowy kapitalista, dzieci. Ale nie, to jakby... Na rewolucję. Dwójka to już jest dla osób, którym się jedynka na tyle podobała, że chcą zobaczyć, co się mogłoby wydarzyć dalej. Ja się boję z drugiej strony. A wiecie, ja mam całkiem inne podejście. Z reguły, jak mi się bardzo podoba pierwsza część i widzę, że jest dwójka, to nie mówię... Nie chcesz sobie psuć. Tak, dokładnie mówię. Bardzo tak... O, play. Ja się mam boję tak, bardzo. Mam tak z powrotami do Hellraisera.
Widzisz, no właśnie między innymi, ja nie widziałem w ogóle żadnej drugiej części, ja tylko jedynkę, więc tutaj... Tak, bo ja, jedynkę uwielbiam. Bo właśnie, bo mi, ja się jedynki bardzo bałem. Mm-hmm. Nie ma co się dziwić, no proszę cię. I oglądałem ją będąc trochę za mały. No właśnie, i to był... rodzice z wypożyczalnią. No. I to był za mały, pewnie miałem 13-14 lat. Więc no ale i tak byłeś za mały. No pewnie i tak, bo to był film, który na mnie zadziałał, tak te obrazy były bardzo, bardzo. Zresztą ty miałeś ile, 13 lat? W 87. No właśnie, miałem się pytać. No. O, jak jeszcze komunizm był. Ale teraz dobra, to ja ogólnie uważam, że za dużo tych filmów podaliśmy, więc wyrzucam jeden i dam moim zdaniem jeden z rzadkich przykładów, bo w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, na naszej liście poszukajcie czarnych aktorów w tych filmach. Okay. Praktycznie nie ma. Poszukajcie czarnych horrorów. Praktycznie nie ma. Zresztą bardzo ładne wytłumaczenie, dlaczego nie ma. Ponieważ czarnych, to Afroamerykanów, jak czarnych mówię, Afroamerykanów. I to tłumaczył chyba Chris Rock, że czarni mają tak zjebane życie, że oni nie potrzebują filmów, żeby się bać. Oni po prostu wchodzą na ulicę i mają kurna policję, która ich pałuje i tak dalej. Więc to jest genialne tłumaczenie i szukanie dobrych horrorów czarnych albo dla czarnej społeczności. No to jest masz w ogóle... Jordana Peele'a, nie? Masz Jordana Peele'a teraz, ale... No, a wcześniej nie. Na przykład wiem, to był, czego zmierzam. To był Snoop Dogg kiedyś, który ma Snoop dwa Dogg filmy. Vampir. Snoop Dogg Vampir i warto Bones? Obejrzeć Bones. Jest bardzo złe, ale jest warto koszmarne. Obejrzeć, bo tam też jest wątek Scooby-Doo praktycznie, jest tak przy okazji. No, tak. Ale film, który ja chcę powiedzieć, ja ten film kocham miłością szczerą, bo jest zarówno dobrym horrorem, zarówno genialną muzyką, zarówno dobrym horrorem afroamerykańskim, i w dodatku jeszcze krytyką społeczną. I to jest bardzo Candyman. Dobrym slasherem. Jest znakomitym slasherem. To jest Candyman i to jest film, którym boi się jak... I tutaj przekleństwa możecie wrzucić, którym masz faceta, który jeszcze za czasów niewolnictwa zakochał się w babce, byli razem ze sobą i został złapany przez właściciela niewolników. To jest taka historia, Białka... która się troszeczkę pisze sama, nie? Na tej zasadzie Romeo i Julia w czasach, kiedy absolutnie nie mogli tak być jest. Razem, i został za to nie? ukarany w ten sposób, że mu odcięli łapę na żywca i dali mu tutaj pszczoły i został zabity właściwie przez pszczoły. Więc teraz jest... Nicolas Cage. Trochę tak. I teraz powraca dla ludzi, którzy go wywołają, mając tego haka i mając tutaj w swoim płaszczu pszczoły, które zabijają. A wywołują go jak Beetlejuice'a, więc... Dokładnie. Albo w parku nie pamiętam. Martwych raperów. Tak. Więc... Jeżeli trzy razy ale powiesz do lustra... Ale film jest cudownie przewrotny. Jest tak mimo tego, że on jest w 92 roku i myśli sobie, ojej, to jest to przerysowanie, bardzo złe kontynuacje Freddy'ego Krugera i tak dalej, ale nie, on jest przepiękny, on jest wysmakowany. On w dodatku dzieje się w bardzo biednej dzielnicy, bodajże Nowego Jorku albo Chicago. I gra slumsami. Są sceny, które są do zapamiętania na zawsze, jeżeli chodzi o wykorzystanie psów i śmierci oraz miejsca posterunku policyjnego. Chyba żadnego efektu CG praktycznie. Wszystko jest praktyczne i muzyka, która opiera się tylko na chórach, którą słuchasz i jesteś. I ja teraz poczułem ciarki. No, powiem ci, że to jest jeden z moich ulubionych slasherów w ogóle. Znaczy to jest taki slasher, nie slasher. No właśnie. Ale z drugiej strony przypomniałeś mi, jak bardzo lubię ten film i zacząłem się obawiać jednej rzeczy, bo ma być remake. Ma być remake, ale ma być remake z głównym aktorem z oryginału. No dobrze. Mimo tego, że on już ma swoje latki. No jasne, no i pojawia się ale w toporach ma być, i tak dalej. Ale ma ponoć się za niego zabrać jako producent Jordan Peele. Więc jakby no zostawmy mu to. Tak, fantazjowałem, że Jordan Peele powinien zrobić film, w którym istnieje świat, gdzie wszystkie stereotypy są prawdziwe. Jest tylko jeden bohater, który jest przeciwieństwem tego stereotypu. Także to jest darmowe dla ciebie, Jordan. Ciekawe. Nie tylko samoloty są u was. No nie, to są ratownicze, wiesz? Tak, w Krakowie może umrzeć. No. Nie wiem, ważne, że nie we Wrocławiu. Śmierć w Krakowie. Już niebawem w twoim kinie. Jak najbardziej... Rozumiem tę decyzję, żeby to dać Jordanowi, bo twoje wprowadzenie doskonale pokazuje po prostu jakby świat, w którym Peel się obraca horrorowo, nie? Tym bardziej, że on jakby samym sobą prezentuje wiedzę a propos klasyki. Zresztą jakby miał ja jej uwielbiam nie mieć. As, uwielbiam to my. Ja też bardzo lubię. Tą zabawę, którą tam jest, więc to jest... Dla mnie Candyman jest taki, ale swoją drogą Candyman, żeby wrócić troszeczkę, faktycznie jest film niedoceniany, bo na listach najlepszych slasherów się nie pojawia. Praktycznie. To jest dziwaczne, bo jest lepszy... Ale z drugiej strony, kiedy na przykład tworzono jakąś gierkę fanowską, gdzie walczą postacie slasherowe, to był on i Pumpkinhead, więc jakby znaleźli swoje... I Maniac Cop. Tak. On jako postać swoją drogą jest bardzo ikoniczny. I to, że go nie wykorzystujemy tak bardzo, że pamiętamy... Dla mnie na przykład, jak ja będę teraz
bardzo zaryzykuje dużo hejtu. Dla mnie on jest bardziej ikoniczny niż Michael Myers w Halloween. I to jest dużo hejtu ryzykuje. Ja niestety uważam, że Michael Myers to nie jest materiał na 14 filmów, 13 filmów. No już ciężko policzyć. No właśnie. No jeden to było H2O wystarczy kropla, więc H2O, gdzie w ogóle bardzo, Busta Rhymes odcinek H2O Resurrection kocham, bo nikt nie używa lepszego słowa na Halloween niż Busta Rhymes, który wchodzi z kopniaka w drzwi i mówi Trick or treat, motherfucker! Busta Rhymes. Jak tego nie kochać? Kulon! Właśnie, czy on nie wyjdzie na drogę zaraz? Na drogę nie wyjdzie, ale nie... Brawo. Widać, nie? Widzicie, kulon. Ale jak idealnie kompozycyjnie, nie? No, chodź tu ty gnoju, ty. No, ale tak, jak najbardziej. Znaczy, nie zgodzę się z tym, że Busta Rhymes jest świetny na swoim miejscu. A co pamiętasz z tego filmu? Poza Busta Rhymesem? Nic. Tyłkiem Firebanks. Głównie Busta Rhymesa. Czyli najlepsza część filmu. No dobra, niech tak będzie. To, czy film jest... To jest inna sprawa. No. W sumie próbuję sobie przypomnieć, czy jeszcze jacyś raperzy grali w horrorach. Oczywiście. Ja miałem na liście, na liście film Deep Blue Sea, czyli Piekielna Głębia, gdzie ginie najpierw Samuel L. Jackson, a przeżywa LL Cool J, który jest tam kucharzem i w malutkiej kuchni ucieka przed wielgachnym rekinem i jeszcze w dodatku ma malutkiego ptaszka, który chyba też przeżywa. Tak, nie zapominajmy, że LL Cool J po tym jak został ikoną rapu, to został aktorem. Został ikoną aktorstwa i też grał w Halloween. Mhm. I też grał Halloween, grał policjanta bardzo, który ma dziwne upodobania seksualne. Raperzy. Wyraźniej, no. Raperzy lubią grać w horrorach, to jest inna sprawa. To jest bardzo lubią, rzadko kiedy dobrze. To jest inna sprawa. No, na szczęście 50 Cent nigdy się nie pchał. Na szczęście, a 50 Cent zagrał w kilku dobrych filmach, ale to już wchodzimy całkiem... No dobra, jasne. Tak, właśnie. Super. Masz coś jeszcze? Czy jeżeli nie to chyba, bo mamy... Wiecie, że w tym momencie, patrzę, mamy 44 minuty materiału. Ja nie wiem, czy to wytnę wszystko, co on powiedział i dam samego siebie. No to miałoby sens. Taki miałby sens właśnie. A może zrobimy z tego dwa odcinki. W każdym razie bardzo ci dziękuję, dziękuję za Halloweenowy piękny materiał. Obawiam się, że jeżeli byś nie powiedział, chyba kończymy, to byśmy gadali tak jeszcze z godziny. Tak mi się wydaje. Więc, a wy pewnie się tak już wkurzacie, bo audio pewnie jest takie, że tutaj są ludzie... Wiecie jak jest, przychodzą metale, to muszą mieć milion metali na sobie, bo nie można się ubrać już normalnie i reprezentować się normalnie. Nie można mieć zwykłej koszulki, musisz mieć akcesoria. Ja jestem raperem, a nie widzicie jednego łańcucha, więc wiecie o co chodzi. W każdym razie dziękuję panu Mateuszowi za ten. Dziękuję Kulonowi, dziękuję wszystkim, którzy nam przeszkadzali. Jak się nazywa ten klub? Pauza. Klub Pauza w... RTTC. W RTTC. Dziękujemy bardzo za piwo, jedzenie przepyszne. Noki, jakoś tak to się wymawia. Widzimy się następnym razem. Gangster. Tak, na Brodach z Kosmosu wypiliśmy przepysznego litowelka cytronowego i... Grimburger. Dobry? Grimberger. Gen. Spoko. Spoko, piwo. Ale nie taki pyszny jak to. No. Więc miłego Halloween. Na razie.